Niekontrolowany import zbóż z Ukrainy i sytuacja w polskim rolnictwie stały się tematem konferencji prasowej, którą przed biurami polityków Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu zorganizowali działacze Konfederacji. Konfederacja we wszystkich miastach powiatowych na Podkarpaciu przeprowadza akcję pod biurami polityków PiS, która ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy, co powoduje fatalną sytuację na polskim rynku płodów rolnych i narusza interesy polskich rolników. Tak też było w Tarnobrzegu przed biurem wiceministra Rafała Webera, senator Janiny Sagatowskiej oraz europosła Tomasza Poręby. Rozporządzeniem Unii Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego z maja 2022 roku otworzono granice na import produktów rolnych z Ukrainy. Od tej pory wszystkie produkty rolne przywożone z Ukrainy, większość produktów rolnych jest zwolniona z opłat celnych. Spowodowało to, doprowadziło to do ogromnych zakłóceń występujących na polskim rynku. Doprowadziło to do tego, że polscy rolnicy nie mogą sprzedać swojego zboża. Wtedy, kiedy wprowadzono to rozporządzenie, tłumaczono to opinii publicznej w ten sposób, że chodzi o uruchomienie tzw. korytarzy solidarnościowych, aby zboże dla państw, gdzie mamy do czynienia z głodem, dla państw afrykańskich, aby tam docierało to zboże. Rozporządzenie doprowadziło do tego, że import zbóż z Ukrainy do Polski wzrósł ponad 52-krotnie. Import rzepaku ponad 8-krotnie. Import nasion oleistych oraz produktów oleistych ponad 10-krotnie, drodzy Państwo. W tej chwili do Polski wprowadzono ponad 2 miliony ton zbóż z Ukrainy, począwszy od marca do grudnia 2022 roku. Jeśli chodzi o rzepak, od marca do grudnia 2022 roku trafiło prawie 800 tysięcy ton rzepaku. Natomiast jeśli chodzi o nasiona i rośliny, nasiona i produkty oleiste, ponad 1 700 tysięcy ton. Jak tłumaczą działacze Konfederacji, nadmierny import zbóż z Ukrainy jest jednym z głównych czynników pogarszających sytuację polskich rolników. W praktyce bowiem większość z tych produktów zostaje w Polsce, a miało tylko przejeżdżać przez jej teren do innych państw. To jest skandaliczna sytuacja, do której doprowadził polski rząd. Rząd pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości i pana ministra Kowalczyka. Dlatego my jako Konfederacja stajemy w obronie polskich rolników, polskiego rolnictwa i polskiego konsumenta, który jest w tej chwili skazany na takie właśnie konsumowanie zboża technicznego czy produktów pochodzących z Ukrainy, które nie podlegają kontroli jakości, wszystkim wymogom, które na polskich rolników narzuca Unia Europejska. Więc dlatego polscy rolnicy są przegrani w takiej sytuacji nieuczciwej konkurencji po prostu. Działacze Konfederacji wystosowali pismo do wiceministra Rafała Webera, a także podkarpackich posłów Prawa i Sprawiedliwości, domagając się stanowczej reakcji i wyegzekwowania na forum Unii Europejskiej odpowiednich przepisów, które spowodują zablokowanie nieuczciwej konkurencji. Zapowiadają również dalsze akcje plakatowe i ulotkowe.